Siemano mordki, witam Was w kolejnym odcineczku z Case Haga u mnie na kanale. Jeżeli jeszcze sobie nie używacie mojego kodu, wejdźcie sobie tutaj w puścik, wpiszcie sobie przy wpłacie przykładowo blikiem Kodzik Slowly, dostaniecie bonusik do wpłaty, a dodatkowo jest utworzony konkurs, konkurs na, na taką oto i oraz takie fajne skinki jako nagrody pocieszenia Wystarczy wpłacić 5 dolarów z moim kodem i kliknąć sobie tutaj dołącz. Link macie w opisie, a my mordeczki, mamy bonusik taki na stronie został dodany język tutaj e, polski, więc możemy sobie zmienić na polski, możemy zmienić sobie walutę na polską. Ahoj kamraci, czyżbyście mieli za dużo tanich skinów, z którymi nie wiecie co zrobić? Na Pirate Swap możecie wymieniać, kupować oraz sprzedawać swoje skiny. Dodatkowo możesz wygrać nowe poprzez wzięcie udziału w konkursach na stronie. Ale to nie wszystko, bo są jeszcze zadania, za które również dostaniesz darmowe siano, a z kodem SLOWLY otrzymasz darmowe 35% do wpłaty na stronie. I teraz cała strona jest w złotóweczkach I większość rzeczy takich, które da się przetłumaczyć No nikt nie będzie tłumaczył afilejt No bo Tłumaczenie na polski jest mało sensowne tak, Tego Słowa więc nie dziwię się, że tak zostało, ale dobra, przejdźmy do openingu. Mamy tutaj dzisiaj 1000 zł na opening, no nie jest to jakoś kurcze dużo. Eee, mamy te skrzyneczki Delicious, bardzo ładnie one wyglądają. 20% Juicy, ja bym sobie tą skrzyneczkę e, spróbował 5 razy otworzyć, 260 zł w jednym spinie i to będzie profit. To będzie profit 8 zł, niestety, tylko. Więc nie jakiś duży Dobra, zmniejszmy do czterech I tutaj również profit 439, ładnie sypnęło Dobra, zmieniamy na 3 I jest empress, dalej jest empress 300 zł, dobra, zostawiamy 3 No i trzeba było zmniejszyć do dwóch. Dobra, dajmy jedną To będzie ostatnia skrzyneczka, juicy Niestety nie oddało, ale tutaj odebraliśmy nagrodę za poziom Więc, znaczy musimy ją odebrać 260 zł do balansu Dostaniemy więc fajny dodatek. No i tutaj cashback, który wiecie jak działa, eee, możecie sobie w każdej chwili go odebrać, ja sobie właśnie odbiorę, mogę tego skina wypłacić i w sumie nie wiem czy tego nie zrobię, ale to może po odcinku może mi się on przyda na rozdanie jakieś dla was. Tutaj macie giveaway na stronie, możecie sobie dołączyć też wpłacając jakąś tam minimalną kwotę. Podaną na stronce, no i dołączacie sobie i bierzecie udział. On to w ogóle się teraz losuje, więc możemy zobaczyć, jak wygląda losowanie. I tutaj, zwycięzcą, został sobie ziomeczek w takim chainie więc gratki dla niego, no i macie też e, codzienne bonusy, ja tutaj już mam spory level, więc mam oczywiście te bonusy lepsze, no ja mam tutaj już Emeralda i Platinum Emeralda już otworzyłem więc dzisiaj, więc Platinum i 5 złotych wpada mi za darmo, więc za to mogę sobie jakąś skrzyneczkę zawsze jakąś otworzyć albo od razu tego skina wypłacić jeżeli bym chciał Dobra, może przejdźmy na bitwy. Jakoś mam ochotę sobie coś teraz yy, na bitwach po, po, powalczyć. No, bo dzisiaj <laughs> budżecik jakiś ogromny nie jest, a przydałoby się nam troszkę, że tak powiem, odrobić. Yy, co my tutaj mamy? Gummy Love, tak Love. Kurde, tych skrzyń tutaj jest naprawdę już dużo. Bluesom, dajmy sobie tą skrzyneczkę. Gigabuła, Grass Gummy, Nitro, dajmy sobie. Snowstorm, kojarzę tą skrzynkę, że kiedyś naprawdę fajnie sypała. Horusa nie kojarzę i Pink Jara nie kojarzę, ale dajmy sobie Dodge Knives. Dobra, 239 zł. Zobaczymy, czy odda łącznie 8 skrzyneczek. Dobra, wybierzmy sobie bota. Eee, specjalne boty, boty Case hack. Dobra, niech, niech wylosuję samemu. Niech wylosuję samemu, bo jak wybiorę sobie, to może. Mogę wybrać źle, a tak to będę miał na co ponarzekać. Lecimy. Mm, no początek taki średniawy, ale zobaczcie z Giga Boły nam leci Meczka Player tu. Więc bardzo fajny dropik. Tutaj Hyper Beast, również za 5 dyszek. Szkoda, że te stany skinów nie są takie e, dobre. Gloczek, Battle Skirt, Snack tak. Bardzo drogi ten glock. Myślałem, że jest tańszy. To jest jakieś 6-7 złotych, Battle Skirt warte, warto, ale jednak jest troszkę e, wartościowym skinem. Horus, jakie gówno nam dał. Pink Jar, let's go. Nie no, syf. Syf, te drogie skrzynki. Kompletnie nic nie oddadzą. Docznaj zdaję tam 25 zł. Te dro najdroższe skrzynki okazały się być najgorszymi, co, co ciekawe. Mm, no dobra, to może po prostu na tych tańszych skrzynkach trzeba sobie powalczyć i tak sobie budować ee, majątek. No dobra, to dajmy sobie Honey Dream, Bullet Queen, dajmy sobie Catch Pepe, Bluesom, Statraka kiedyś otwierałem też, by był spoko, Inferno, Champion, Nitro. To... Myślę, że tak do 30 złotych skrzyneczki możemy sobie dawać. 250 złotych i jeszcze dajmy sobie, kurczę, tego Dragon Threshera, Kołacha, Coverta. Dobra, 320 złotych, starczy, starczy, bo kurde, zbankrutujemy zaraz, odpalamy bitewkę. I mam nadzieję, że te tanie skrzyneczki, to jest jakiś sposób na tą stronkę, na razie musimy... Się tutaj z nią zapoznać, żeby wiedzieć, co tutaj uderzać, gdzie jest jej czuły punkt, żeby dała nam zarobić. No i zaczynamy ten pojedynek. 18 złotych kałaszek SG. 5-5-3 Dragon tech za złotówę, więc póki co. Jeszcze daleko. Daleko, kurde, od wartości bitwy. 23 złote zaledwie u mnie na koncie. No chyba ta bitwa będzie gorsza niż poprzednia. Coś czuję, że może się nie zwrócić. Ale poczekajmy, dajmy tutaj jeszcze trochę czasu. Gami zombie nie oddał. Inferno. Okej, okay, jest Legion of Anubis, Zawsze to dwie dyszki. Zawsze to jakiś krok do przodu. No ten Deagle Prince Dream, nie powiem. Ale wyglądałby zacnie tutaj, jeżeli by wypadł. A Wupa Elite Bill 4 dychy. nawet 6. Wow! To stan well worn. O, jaki fade piękny tam był. No czemu nie on? Czemu nie ta kosa? Ja bym naprawdę z miłą chęcią przygarnął. 13 skrzyneczka, 13 runda. A póki co nie zwraca nam się ta bitwa w ogóle. Dragon Treasure 3 złote. No i zostały dwie. Kałaszek, Elite Build za osemeczkę. Ok, Emeczka Player tu i tego potrzebowaliśmy, bo już naprawdę była tragedia. Ale na szczęście jeszcze wpadają nam Emeczka Player tu. Tu nam się jakieś diamenty pokazały. Co, do czego służą te diamenty? Czy tu jakiś event nam się. Tak, 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 tak. W tym momencie został. E, jest dodawany chyba event na stronę. Bo tych diamentów przed chwilą nie było. Zobaczcie, odświeżyłem stronę, pewnie to jeszcze tutaj nie wszystko działa, ale wprowadzany jest event na stronie, jeszcze nie widziałem, żeby tutaj był jakiś evencik, co ciekawe. Jestem ciekawy, jak, jak będzie z niego lecieć, zobaczymy to prawdopodobnie w kolejnym odcinku. No i flashbang, ojejku, ojejku, tragedia, tragedia. No dobra mordeczki, to co, widzimy się w kolejnym odcineczku na evenciku, Bijajcie sobie do giveawaya, link macie w opisie do wygrania kosa. Dzięki za oglądanie i cześć!